Witam Trygon Powietrza na moim kanale. Bliźnięta wagi oraz wodniki. Moi drodzy, chciałam Was zaprosić do kolejnego czytania tygodniowego, tym razem od 6 do 12 kwietnia. Zobaczymy, czego w tym czasie możecie się spodziewać. Pamiętajcie proszę również, że czytania te są ogólne. One nie będą rezonowały z każdym z Was. Natomiast jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu, adres e-mail podałam pod filmem. Zaczniemy tradycyjnie od bliźniąt. Zobaczymy, czego Wy możecie, moi drodzy, spodziewać się w nadchodzącym tygodniu. Bliźnięta. 6-12 marzec. Moi drodzy, energią całego tygodnia mamy kartę śmierci. To są zmiany, to jest transformacja. To jest coś, co siedzi w Was. Trzeba będzie przewartościować pewne sprawy. Coś tutaj może wyjść na jaw, coś może ujrzeć światło dzienne. Teraz mamy taką sytuację, że jest kwarantanna, siedzimy w domach. Karta również mówi o przewartościowaniu swojego życia. O spojrzeniu na nie z zupełnie innej perspektywy. Zastanówcie się nad sensem, nad tym, czego Wy tak naprawdę chcecie, co jest dla Was ważne, co jest istotne. Ta sytuacja nie wpływa na nas za dobrze, to siedzenie w domach, ta izolacja, natomiast mamy czas, żeby pomyśleć, żeby tutaj zagłębić się troszeczkę wewnątrz siebie i zastanowić nad tym, dokąd zmierzamy, czego my tak naprawdę chcemy. Co jest dla nas ważne? To jest, kochani, takie przejście z jednego etapu w drugi. Ono może okazać się niełatwe. Natomiast to jest wyraźna zmiana trybu życia. Jeżeli do tej pory na przykład byliście sportowcami, biegaliście, dużo załatwialiście spraw na mieście, no to wiadomo, że to siedzenie wpływa na Was dosyć negatywnie. Bo to jest odcięcie się od świata, odcięcie się od pewnych wydarzeń, no i trzeba się będzie temu poddać, nie ma tutaj na to wpływu. Te zmiany nie są łatwe, natomiast one są drogą do zaznania w życiu czegoś zupełnie nowego, czegoś lepszego. To jest totalna transformacja. Tu, kochani, przede wszystkim odcinacie się od świata, od ludzi, ale poświęcajcie ten czas dla swoich najbliższych. Teraz oni są najważniejsi. Co miłego się wydarzy? Król Pentakli. To jest stabilizacja, to jest przebywanie w domu, dbanie o siebie nawzajem. W relacjach tutaj mamy pogodzenie się w związkach, dbanie o siebie, o swoje bezpieczeństwo, zapewnienie bezpieczeństwa swojej rodzinie. Myślę, że nie macie co się obawiać o pieniążki, o finanse, bo one będą i stabilizacja finansowa będzie i praca. Ponieważ na pozycji pracy poniżej już widzę dziewiątkę Pentakli, więc tak jak powiedziałam, tutaj z pieniążkami dla Was problemu nie będzie. Natomiast co Was może zasmucić? Brak ruchu, brak możliwości ruchu do przodu, wyjazdu, przemieszczania się. To jest dla Was bardzo smutną rzeczą z tego względu, że tak jak tutaj widzę, Wy lubicie być w centrum uwagi, Wy lubicie dużo rzeczy załatwiać, być na mieście, uprawiać sport. Natomiast tak jak powiedziałam, teraz siedzimy w domu. No i niestety brakuje Wam podróży, brakuje Wam sportu, brakuje Wam wyjścia do ludzi. Sprawa z zeszłego tygodnia, która do Was wraca. Mamy kartę Słońca, to jest przepiękna karta. Ona mówi o dobrych wiadomościach, o szczęśliwej miłości, szczęśliwej relacji partnerskiej. Możecie liczyć na wsparcie w swoich najbliższych. Rodzina, dzieci, dom, oni będą najważniejsi w tym czasie. W pracy dziewiątka pentakli, tak jak wspominałam wcześniej, czyli stabilizacja, pieniążki są, praca zdalna. Tutaj nic nie zagraża Waszemu bezpieczeństwu finansowemu. Wiadomo, że czytanie jest ogólne i jeżeli jesteście osobami bezrobotnymi bądź też straciliście niedawno pracę, to tutaj są dobre widoki na to, żeby znaleźć taką pracę nawet online, w internecie. Spróbujcie poszukać. Czasami warto nawet zapisać się na badania rynku online. Wypełnić krótkie ankiety, też takie są rozmowy internetowe na Skype'ie przez różne komunikatory i też w taki sposób można zarobić pieniążki, otrzymać pieniądze na konto, także to jest moja wskazówka, podpowiedź dla Was, a co Wy z tym zrobicie, to już zależy od Was, natomiast nie martwcie się, te pieniążki będą, są perspektywy.
W uczuciach szóstka mieczy, no właśnie, i to jest karta, która mówi o takim spokoju, że wy już chcecie być razem, jesteście w tej izolacji, natomiast chcielibyście gdzieś wyruszyć w podróż, w nieznane. Strasznie wam tego brakuje i to siedzenie w domu nie jest dla was dobre, ponieważ wy lubicie ruch, przemieszczanie, lubicie jak się coś dzieje. Ale przeczekajcie, kochani, ten czas. W zdrowiu dwójka kielichów. Uważamy na organy podwójne. Płuca, tak, tutaj przede wszystkim nerki. Dbajcie o siebie, uważajcie też na alkohol, na używki. No i też sprawy związane z przeziębieniem. Tutaj mogą alergie występować. Co radzi tarot? Siódemka pentakli. Kochani, to jest oczekiwanie, aż sytuacja się poprawi, aż będzie lepiej. Dlatego wy teraz widzę, jesteście w takiej sytuacji zawieszenia, ale oczekujecie, kiedy to wszystko się uspokoi i kiedy będziecie mogli wrócić do normalności. Myślę, że tydzień będzie bardzo fajny, kochani, i tu nie ma co się stresować. Przeczekamy wszystko, damy radę. Dziękuję wam bardzo. Zapraszam teraz wagi. Co dla zodiakalnych wag? 6-12 kwietnia. Jakie energie będą wam towarzyszyły? Zobaczmy. Moje drogie wagi, jeżeli chodzi o energię całego tygodnia, mamy tutaj kartę głupca. Tutaj dzieci będą bardzo dużą rolę odgrywały w tym tygodniu. Jeżeli je macie, poświęćcie czas z nimi na naukę. To będzie nauka zdalna, online. Widać, że te dzieci są tutaj ważne. One są priorytetem. Spędzacie dużo czasu razem i one przyniosą wam dużo takiej pozytywnej energii. One na was w tym tygodniu bardzo pozytywnie wpłyną. Może was czymś nawet zaskoczą, jakimś ukrytym talentem. Być może z tymi dziećmi będziecie mogli razem gotować, grać w gry. Natomiast one w tym tygodniu zrobią coś takiego, że będziecie z nich bardzo dumni. Dla osób, które nie mają dzieci, ta karta głupca może zapowiadać właśnie dziecko, ciążę, ale też taką radość z życia, cieszenie się tym, co mamy na co dzień, cieszenie się każdą chwilą. Wy możecie w tym tygodniu, kochani, spędzać czas z ukochaną osobą, lubiącą przygody. Będzie to osoba bardzo rozrywkowa, bardzo zwariowana, będzie miała takie fajne usposobienie. Optymista, optymistka na tej zasadzie. Ta osoba, kobieta czy mężczyzna, ponieważ czytam i dla kobiet, i dla mężczyzn tutaj, może być niezależna, natomiast chciałaby się ustatkować. To jest osoba pełna wiary, pełna beztroski, pełna takiej dziecięcej energii. I chcielibyście z tą osobą wyruszyć po przygodę. Natomiast mam wrażenie, że właśnie ta kwarantanna was wstrzymuje. Bardzo chcielibyście tutaj z kimś już zacząć coś nowego. Być może poznajecie kogoś przez internet. To są tutaj fajne rozmowy, wymiana maili, SMS-ów, rozmowy na WhatsAppie. I kochani, mam wrażenie, że jeżeli jesteście osobami samotnymi, to spotkaliście taką bratnią duszę i czujecie takie fajne flow, połączenie. Jesteście w stanie góry razem przenosić. Ta karta mówi o nowym etapie w waszym życiu, o zabawie, o wolności. Tutaj jest też zmiana pracy, nowe pomysły związane ze sferą zawodową. To są spontaniczne decyzje i spontaniczne wydarzenia w waszym życiu. Mam wrażenie, że w ogóle macie ochotę na nowe przygody. Tutaj przed wami nowe doświadczenia, nowe wyzwania. Ta karta również mówi w tarocie o niezobowiązującym romansie, o flircie, o początku zakochania. Dla części z was będzie to niezobowiązujące, dla innych będzie to taki początek, który będzie prowadził do stabilizacji, do bardzo udanego, stabilnego związku, ponieważ patrząc na resztę kart, o których wam zaraz opowiem, widzę, że dla części z was szykuje się stabilizacja. Nowy początek, nowa relacja, która będzie w przyszłości się bardzo ładnie rozwijała. Co miłego się wydarzy? Wychodzicie z takiego zubożenia, wychodzicie z takiej sytuacji, gdzie byliście samotni, czuliście się opuszczeni, czuliście się zostawieni samemu sobie. No i ta karta mówi o tym, że ta sytuacja odchodzi do przeszłości.
Przed Wami nowe widoki, nowe perspektywy, dużo lepsze perspektywy. Jeżeli na przykład nie mieliście pieniążków czy też pracy, to teraz pojawia się nowa okazja. Z tego względu zobaczcie, na pozycji pracy mamy księżniczkę buław. To jest nowy początek, nowa praca, ale karta również mówi o własnej działalności gospodarczej. Możecie coś założyć, możecie coś zrobić online. Spróbujcie znaleźć w sieci jakieś nowe oferty pracy, nowe pomysły. Wy na to wpadniecie i zaczniecie ruszać do przodu, a to Wam przyniesie satysfakcję i pieniążki, bo Wy wychodzicie z tego zubożenia. Co Was może zasmucić? Królowa Pentakli. Być może nie do końca podoba Wam się ta sytuacja, że trzeba teraz siedzieć w domu. Jesteście osobami bardzo żywiołowymi, brakuje Wam teraz sportu, brakuje Wam ruchu, brakuje Wam wyjazdu. Chcielibyście gdzieś wyruszyć w podróż, w nieznane, zacząć coś od nowa. Chcielibyście być może z tą nowo poznaną osobą gdzieś wyruszyć, bo tu są widoki na świat. Natomiast ta kobieta, zobaczcie, ona siedzi na fotelu. Siedzi i pilnuje domowego ogniska. Tutaj jest denar. Dba o stabilizację, o rodzinę, natomiast nie może sobie pozwolić na podróż. Ponieważ, tak jak powiedziałam, jest taka obecna sytuacja w kraju, że jest kwarantanna, siedzimy w domach pozamykani, nie mamy możliwości ruchu, nie mamy możliwości podróży, wyjazdów. No i przede wszystkim karta mówi o tym, żeby skupić się na tej stabilizacji, na rodzinie, na najbliższych osobach i wykorzystajcie ten czas jak najlepiej. Zacznijcie się docierać, zacznijcie ze sobą więcej rozmawiać, interesować się. Ten czas minie. Kochani, sprawa z zeszłego tygodnia, która do Was wraca, 8 pentakli. No i ta karta również, spójrzcie, mówi o siedzeniu w domu, być może o jakimś remoncie, o upiększaniu domu. To jest też takie cieszenie się z bycia z drugą osobą na co dzień. Wy zaczynacie się tutaj doceniać, zaczynacie ze sobą więcej rozmawiać, zbliżać się do siebie i odkrywacie uroki tego, jak to wspaniale jest być razem. Wspaniale jest mieć obok siebie osobę, która jest Waszą bratnią duszą, z którą możecie dużo naprawdę zrobić. Poświęćcie ten czas sobie i zastanówcie nad tym, czego Wy chcecie, co jest dla Was ważne. Natomiast widzę tutaj naprawdę dla osób samotnych możliwość nowej relacji i to takiej przyszłościowej. Na pozycji pracy księżniczka była, to tak jak wcześniej mówiłam, tu jest nowa perspektywa pracy, nowa droga, nowa szansa, nowe możliwości. Być może ktoś Wam zaproponuje jakąś dodatkową fuchę, żebyście mogli sobie zarobić. Natomiast ta karta przede wszystkim nawołuje do tego, żeby zastanowić się, czy nie warto otworzyć własnej działalności. Być może to byłoby dla Was tutaj dobre, natomiast takie na początek, tak jak powiedziałam, no, nie mamy możliwości zakładania teraz firmy z tego względu, że mamy sytuację, jaką mamy, natomiast pomyślcie o czymś internetowym. To będzie bardzo przyszłościowe. Na pozycji uczuć królowa buław. No i część z Was, jeżeli jesteście mężczyznami, macie do czynienia z kobietą, która może być już czyjąś matką, która może być po rozwodzie, natomiast jest to kobieta stabilna. Ona dużo w życiu przeszła. Ona na wszystko sama zapracowała. Ona jest szczęśliwa i dumna z siebie i z tego, co do tej pory dokonała. Natomiast ona jest samotna, nie ma tego mężczyzny przy sobie. Jeżeli trafiliście na taką kobietę, to macie szansę właśnie z nią zbudować relacje. Jeżeli jesteście kobietami, to Wy w tym tygodniu poczujecie się piękne, kochane, doceniane i macie szansę na to, żeby partner w końcu zauważył to, jak bardzo się staracie, jakie jesteście piękne, jakie jesteście cudowne i że jesteście faktycznie kobietami jego życia. Ten tydzień będzie należał do Was, kochani, także jeżeli jesteście osobami samotnymi, tak jak powiedziałam, tutaj i nowe znajomości, mogą to być osoby poznane przez internet, możecie zechcieć tutaj spędzić razem kwarantannę, jak to nieraz ludzie piszą w internecie, że poznali kogoś, no i może teraz warto ten czas razem spędzić, tak? Umilić sobie, nie siedzieć samemu w domu. Natomiast tutaj też, no jeżeli ktoś nie planuje ciąży, no to kochani, na to uważamy, zabezpieczamy się, bo ciąża mi się tu wyraźnie też zarysowała. No i też sprawy związane z dziećmi. No i teraz tak, w zdrowiu piątka kielichów, kochani, przeziębienia, zatoki, bóle migrenowe, uważamy na to, uważamy na alkohol, na używki, i przede wszystkim na układ oddechowy, kochani. To jest tutaj najważniejsze,
Więc jeżeli o to zadbacie, zadbacie o odporność, to nie będzie z niczym problemów. I co radzi tarot? Kochani, jeżeli mieliście złamane serce, jeżeli ktoś w przeszłości was zranił, czuliście się samotni i boicie się otworzyć na nową relację, to tarot mówi, że to jest dobry moment na to, żeby przewartościować wszystko. Być może teraz, po tym długim okresie samotności i takiego bólu, strachu, przyszła pora na to, żeby otworzyć się na kogoś, żeby dać sobie tę szansę. I dajcie sobie tę szansę, kochani. Jedno jest życie, nie ma co siedzieć samemu w domu. Jeżeli faktycznie kogoś poznaliście, to warto z tą osobą wejść w nową relację, a będzie bardzo przyszłościowa. Tutaj jest stabilizacja, bardzo ładna energia. Także drogie wagi, bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. No i na koniec zapraszam jeszcze wodniki. Co dla wodników? 6-12 kwietnia. Moje drogie wodniki, jaka sprawa Was najbardziej pochłonie? Karta kochanków, to są wybory. Tutaj będziecie zastanawiać się nad tym, czego Wy tak naprawdę chcecie. Możecie mieć wybór pomiędzy dwiema osobami, pomiędzy dwiema ważnymi sprawami i będziecie nad tym troszeczkę rozkminiać w tym tygodniu. Czego Wy chcecie i co Wam przyniesie satysfakcję? Jeżeli chodzi o to, co miłego się wydarzy, czwórka buław, to jest spędzenie czasu w domu z najbliższą osobą, z ukochaną. To jest budowanie wspólnej przyszłości, to jest stabilizacja, cieszenie się sobą na co dzień. Teraz w trakcie tej kwarantanny macie szansę więcej czasu ze sobą spędzić. Jeśli chodzi o to, co Was zasmuci, karta wisielca. To może być przeczekanie w pracy. Możecie teraz nie otrzymać finansów, pieniążków, na jakie liczycie. To może być też takie spojrzenie na wszystkie sprawy z innej perspektywy, natomiast mam wrażenie, że tu chodzi o pracę, że tu jest po prostu albo są wstrzymane pieniążki, albo jest utrata pracy, ponieważ na pozycji pracy od razu Wam pokażę jest czwórka kielichów. To jest utrata czegoś, to jest rozpaczanie nad czymś. Co prawda nie do końca to zostało utracone. Wy może po prostu boicie się, że utracicie pracę, że nie będzie tych finansów ze względu na kryzys, jaki mamy w kraju. Natomiast będzie trzeba przeczekać, kochani, i nic z tym nie zrobimy. Możecie ewentualnie spróbować znaleźć pracę internetową online, wyszukać jakieś oferty, bo tak jak powiedziałam, no, teraz nie wiadomo, jak długo ta sytuacja potrwa, a jednak finanse do życia są potrzebne. Sprawa z zeszłego tygodnia, która do Was wraca, siódemka buław. Wy stawiacie czoła przeciwnościom losu, Wy chcecie zawalczyć o siebie. Chcecie zrobić wszystko, żeby jednak tej utraty pracy nie było, żeby jednak te finanse były i będziecie o to walczyć. Wy nie pozwolicie sobie na takie siedzenie. Będziecie zastanawiać się nad tym, co możecie zrobić, aby polepszyć swój byt. W uczuciach królowa pentakli. Możecie mieć wokół siebie byka panny koziorożca. To będzie osoba bardzo stabilna, bardzo taka przyziemna, z którą będzie można budować przyszłość. Więc tutaj bardzo ładna energia, jeśli chodzi o uczucia. W zdrowiu uważamy, kochani, na alkohol, uważamy na przeziębienia, uważamy na katar, na migreny, tego typu sprawy, na układ oddechowy przede wszystkim. I co radzi tarot? Cesarzowa. Kochani, skupcie się na rodzinie, na wartościach. Jeżeli jesteście mężczyznami, macie jakąś cudowną kobietę w otoczeniu, to dbajcie o nią. Ona jest kobietą na całe życie. To już jest ta kobieta, na którą czekaliście. Jeżeli jesteście kobietami, to poczujecie się piękne, kobiece, atrakcyjne, zmysłowe. Po prostu tydzień będzie należał do Was. Pomimo tego, że siedzimy w domach, to jednak poczujecie się kochane, doceniane. Naprawdę bardzo ładna energia. Życzę Wam wszystkim, moi drodzy, wszystkim cudownego tygodnia. Damy radę, wytrzymamy tę całą kwarantannę. Pamiętajcie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Później już będzie tylko lepiej. Także przede wszystkim głowa do góry. Nie zamartwiamy się, bo to i tak do niczego dobrego nie prowadzi. Trzeba myśleć pozytywnie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymam kciuki.